Witajcie! Siemanko, dzisiaj działamy dalej z broną. Kurier nadal nie dotarł. Bo od tej strony przejechałem tam po tym polu, co pan Marek wyprawił znowu. Po skraju przylecie. Zobaczcie, jak tam wygląda. Całkiem jakoś to sprawnie idzie, śniegu trochę mniej. Tutaj mamy bar mleczny. Także jakaś robota idzie. Kawusia, coś słodkiego do kawy. Kurczę, ja to pan Marka jest kupiłem tutaj. Tym orkanem w kosiu. Ja teraz tylko kładę to, jak to się teraz spójrzy, a co dopiero jak on to tym orkanem targał. Ale też się zastanawiam, czy nie zacząć wyciągać tych szaczorów takiego badyli większych do lasu. Się tam rozkładało. Tak to już no to dosyć czysto to tam wygląda po tym jednym przejeździe. Bo to akurat taki mniej zagałęziony kawałek. No ale mimo wszystko spadnie to mocno tak jest. Tutaj też taki narożnik jest, to na razie tu zrzuty robię, a najwyżej tego wszystkiego co nałapię to starszy, najwyżej później się to wróci na przyczepę turem i wysypię do kolacji. Tutaj wczorajsze podboje. Tutaj z przodu rów rozmiałem wczoraj, bo tam kurczę drzewo się przewróciło i jeszcze dodatkowo dziki sobie porobiły jakieś przejścia, także totalnie zatamowały przepływ. No i na razie tu zrzut robię tego, a potem coś wymyślę z tym co dalej. Lecimy dalej. Jaka rozerwało. Teraz lecimy obok rowu, gdzie najbardziej mokro. Może się nie utopię. Dobrze było. Dobrze, że ziemia zmarznięta, to tak nie siada przy tym rowie. Tak to pewnie jeszcze mną się utopił. O, to gniazdka odsłoniło, ale nie wyrwało.
niečo od rána ešte. V miare pogoda robí, slnce vyhodí. Tutaj 60 przed chwilą utopiła. No kurczę, jak teraz chodzę, to tu jest tak miękko, że pode mną się zapada. A co dopiero pod nią. Nie, tu kurczę. No jeszcze siadła. No ale kurczę. Dobrze, że tyle gałęzi mamy na tym polu, to gałęzie pod koła jakoś wyszła, bo inaczej to by było ciężko. Ale już kurczę, z tej strony to już nawet nie jeżdżę, bo już strach, kurczę. Kurczę, to jest tak miękko. Kurczę, jeszcze raz chciałem przyjechać, żeby gdzieś tam pniaka wyrwać. No kurczę, tak to nawet nie miałbym jak to wyciągnąć, jakby już bardziej siadło. Ale jedynka, blokada i te właśnie kołki pod koła i jakoś wylazło bez większych oporów w sumie. No, tu ta strona w miarę jest przejeżdżona. Zostało tamto z grubsza przetargać. No, też kurczę, na przednie koła nie zwróciłem uwagi, bo jak wjeżdżałem, to już przednie zaczęły siadać, a kurczę, jeszcze dupą wszystkie wpakowałem. Lecimy dalej. Tutaj to w ogóle całe składowisko pniaczków, jak to powyrywałem. O, tu tam kawałek dalej następne. Tu też jest tak dosyć mokro w tym miejscu. Ale nie jest tak aż jak tam. Bo tam też woda stoi. Chyba jak się taki pług ogarnie, jakiś jednostkibowy, bardziej taki ze złomu, że tak powiem, i wtedy się nim powyrywa te resztę pniaków, bo to już im dużo siły nie trzeba, żeby je wyrwać, no ale jednak coś tam siedzą dziady.
miejsce to dosyć bardzo jest, jakiś poziom wody jest. Dobrze, środka jeszcze nie siada. Kurde, tutaj jest taki. Całe składowisko ciepło. Coś leży. Następny, jaki dzik. Tak to właśnie wygląda, to kurczę wyczesywanie tych korzeni i gałęzi i wszystkiego. Ale to zaraz dwa pasy, którymi jeżdżę, się złączą, także trochę lepiej to będzie wyglądać ilościowo. Tutaj kurczę, musiałem zmienić trochę kawałek. Tu jakieś, z tej strony zaczyna już jakoś wyglądać. Bo tam już była taka ilość gałęzi, że już się nie dało jeździć. I tych pniaków i wszystkiego, bo tak gęsto było. No także się przeniosłem na tą stronę, ja trochę wpadnie ściapkiem, to większość gałęzi wyzbiera na przyczepę i wywiezie tutaj. Jakie są niektóre grube i długie. Jest tego sporo jeszcze w tej części, no ale już nie jest aż tak źle jak tam. Tam się totalnie nie da wjechać. Bo tam to nie wiem czymkolwiek, czy było jeżdżone. Ale tam po same gałęzie nawet tak stoją w rzędach. Jakieś tam rzędy drzew były i takie rzeczy. No, ale tak, tutaj to już w miarę coś tam to zruszało. Na resztę to już nie wiem, albo talerzówę puści, albo tą bronę. Znaczy albo glebogryzarę. A potem pługiem i tyle. Się to zaora i będzie miód. No, plan już jest taki, żeby w tym roku wszystko, cały ten kawałek ten i tam z tyłu za lasem, żeby to wszystko ogarnąć już na gotowo i żeby coś posiać w tym roku już. No tak, no to kurczę 10 lat będzie trwało ogarnianie tego pola. Dobra, dzisiaj to już na tyle. Tam pewnie jutro się coś dogra, jak z tej gałęzi. Pewnie dalej się do stronowania. Bo do glebogryzarki nadal nie przyszły te noże. Także też trochę blokuje tą robotę. No ale co zrobić? Coś strasznie długo idą. Dopiero odlewy robią do tego. Taki czas oczekiwania. Dobra. Tak, tam pan Marek coś dogra później jeszcze, czy nie, ale z mojej strony jeszcze.
ale też. Dzisiaj kończymy, już wracamy z powrotem. Coś tam się udało zrobić nawet. Trochę też w rowie udrożni. Drzewo się obaliło i przez to też tam uwał przepływ w rowie, dlatego aż tak wysoki poziom tam jest w rowach. Też mi się udało je wywalić z rowu. No, ale dalszy ciąg to tam jutro.